Witaj dziś z każdym stanem i odczuciem, które jest w Twoim domu ciele. To jest taki czas, do którego chcę dziś Ciebie zaprosić, żeby być z tym, z czym jest i nie uciec z ciała, nie uciec od siebie. Do nagrania tej medytacji skłoniła mnie trudna i smutna sytuacja, którą przeżywam. I tym, jak sama obserwuję, jak reaguje ciało, jak nieraz w trudnej, bolesnej chwili chcę się zamknąć, chcę ochronić i chcę nie czuć. I bardzo różne są takie momenty życiowe. Później trzeba bardzo dużo energii, żeby wrócić. I akurat tak się stało, że spotykałam się, tańczyłam, poruszałam, byłam z ludźmi zaraz po trudnej wiadomości. Mam to szczęście, że trochę znam i rozumiem, jak ciało mówi, jak się zamyka, jak krzycze, wycofuje się, biegnie i jakoś uczestniczenie w tym tańcu, nieuciekanie sprawia, że troszkę inaczej, troszkę lżej, troszkę bardziej u siebie się jest. Zapraszam Cię z tym, z czym jesteś. Tym razem zapraszam, żeby zacząć w leżeniu. Żeby położyć się tak, jak Ci przychodzi. Tak, jak jest Ci wygodnie. Tak, jak może być Ci wygodnie. Pomimo, że leżysz, miej świadomość, że w tym stanie leżenia może być jakaś aktywność. Jaka? A choćby taka, że oddychasz. Że jest wdech i wydech. Że podczas każdego wdechu możesz powiedzieć sobie, pomyśleć, wracam i jestem. A na wydechu odpuszczam, wypuszczam. Wracam. Wdech i wydech. Luźno dawaj miękką uwagę do tego, jaki masz kontakt z ziemią. Poczuj albo pomyśl, że ziemia może być źródłem oparcia, siłą. Czymś, co Cię wzmacnia. Karmi. A choćby tym karmi, że czasem na niej świeci słońce, rosną drzewa, kwiaty, poruszają się zwierzęta. Jak czujesz się z tą myślą, leżąc na ziemi, nawet
nawet jak ta ziemia jest przykryta warstwą podłogi i iluś pięter wieżowcu, to gdzieś tam pod spodem jest. Jest żywa. Tak jak Ty jesteś żywa, żywy. Ze wszystkimi swoimi doznaniami. Oddawaj ciężar ziemi. Wraz z wydechem. Wyobraź sobie, albo nawet poczuj, że czerpiesz oddech z ziemi. I że do ziemi powraca Twój wydech. Że się zasilasz sokami, żywotnością ziemi, naturą. I odpuszczasz z wydechem. By ten oddech mógł być taką siłą życiową, czerpaną z ziemi. Mądrości jej istnienia. Możesz się wiercić, zmieniać pozycję. Te miejsca, które dotykają ziemi, które się o nią wspierają, bardziej mogą poddać się przepływowi oddechu. Głowie oddechu i wsparciu ziemi, im zmieniaj pozycję. Niech różne miejsca w Twoim ciele poczują dobry kontakt z ziemią. Wyobrażaj sobie albo czuj, że różne miejsca mogą oddychać. A nawet choćby i Twoje nogi, a nawet choćby i Twoje ręce, albo kręgosłup, brzuch, jelita, serce. Tutaj może pojawiać się jakiś impuls do ruchu. Z oddechu, z odczucia. Może masz ochotę się wyciągnąć, skręcić, przekręcić na dowolnie wybrany bok. Zmienić pozycję. Troszkę coś wytrząsnąć. Pozwolić na wibrację. Oddech przechodzi od głowy, szyi, mostka, brzucha, rąk, nawet dłoni, kręgosłupa, bioder i nóg. Niech oddycha całe Twoje ciało. Rozszerza się i kurczy wraz z oddechem. Jeżeli będzie się tak działo, że zaczniesz się trochę ruszać, to super. Jeżeli będzie się tak działo, że nadal leżysz, tak, to też super. Pamiętaj, że ziemia daje Ci oparcie i może tak być, że dziś potrzebujesz go więcej. Że to jeszcze nie jest ten moment, żeby wstawać. I sprawdź ze sobą. Masz wybór. Możesz zostać w leżeniu i we wsparciu. Możesz zaciekawić się, jak to jest, żeby się nie zmuszać, a znaleźć jakiś sposób, by wstać,
ci tak dobrze na ziemi, że nie chcesz wstać. I to może być dobry moment na złapanie, że z jednej strony nie chce ci się czegoś zrobić, ale dlatego, że jest ci z czymś, co jest dobrze. Że ziemia daje ci wsparcie, że odczucie grawitacji, odpuszczenia wprowadza jakąś miękkość, jakiś wydech, jakiś rodzaj połączenia. A może jeszcze coś innego? Sprawdź, co takiego jest na ziemi, że chcesz teraz na niej zostać, że potrzebujesz na niej zostać. Ale zacznij wpuszczać ciekawość. Co takiego może być, jak wstaniesz? I czy da radę wiedzieć to z samej myśli? Może jednak czasami trzeba zmienić poziom na trochę pionu. Siedzenie, półsiedzenie, bycie na czworaka, leżenie jakoś na boku, na odczucie przestrzeni. Sprawdź, nie musisz, ale możesz. Gdzie może zacząć się twój ruch? Co w swoim ciele może chcieć sprawdzić? Jak to by było, jak wstajesz? Jak to by było, jak cały czas utrzymujesz połączenie z ziemią, ale idziesz w górę? Porusz się. Albo pobądź z tym wyobrażeniem, z tą możliwością, która zawsze istnieje. Że jeśli nie teraz, to może za chwilę. Pozwalaj sobie być w tej przestrzeni, czy na leżąco, czy na siedząco, czy w procesie siadania, czy w procesie wstawania. Dopuszczaj tą możliwość zmiany. Eksploruj to miejsce możliwości. Miejsce, gdzie odpuszczasz i miejsce, gdzie decydujesz, żeby spróbować, żeby sprawdzić, co się zdarzy. Pozwalaj sobie mieć poczucie osadzenia w sobie, nie muszenia, a ugruntowania. Jak masz, jak zbliżasz się do tego poczucia, to możesz pójść w nieznane za każdym razem, każdy dzień. To jest to troszkę takie pójście w nieznane. Nie ma dobrego ani złego sposobu, aby to robić. Ważne, że możesz być teraz bezpieczna, bezpieczna w swoim ciele. Że masz w sobie tą zdolność odczytywania. Czy chcesz pozostać w odpuszczeniu, w jakimś rodzaju odpoczynku? Czy chcesz ruszyć dalej? Możesz sprawdzać ze sobą co jakiś czas. Właśnie tak. Dawaj sobie chwilę na sprawdzanie ze sobą. Wydechu, wracania i odpuszczania, brania wsparcia z ziemi, wdychania do siebie, wydychania w ziemię, możliwości zmiany poziomu. I tak jak wracamy, jak wstaniemy, później kończy się dzień,
i znowu kładziemy się spać, czy wracamy do pewnych etapów, że to nic złego wrócić do regeneracji, to nic złego wrócić do odczuwania, to nic złego mieć coś do odpuszczenia. Dobrze, że jesteś, że dajesz sobie ten czas na sprawdzanie, docieranie, odczytywanie. Sprawdź, czy pojawia ci się jakieś doznanie z ruchu, z bycia w stillness. Jakieś słowo, obraz. To się w ruchu. Swojego umysłu w ruch i taniec wyobraźni, w ruch i taniec swojego ciała. I wracaj do siebie. Gdziekolwiek jesteś, to bądź u siebie. Zapraszam cię dalej do kolejnych medytacji, podcastów, do sklepu, gdzie znajdziesz różne webinary i tematy. I do tego, że jeśli masz pytania, refleksje, wątpliwości, to pisz. Bądź u siebie. Do kolejnego spotkania.